Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa. Poranny gość Radia RDN Małopolska w audycji Słowo za Słowo. Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Co nominacja Pana na szefa Związku Powiatów Polskich oznacza dla powiatu bocheńskiego? No przede wszystkim ogromną promocję. Szef Związku Powiatów Polskich to primus inter pares. Pierwszy przed równymi, bo starostowie są ustrojowo, kompetencyjnie równi, natomiast prezes związku kieruje organizacją, korporacją, która ma za zadanie walczyć o interesy powiatów, dbać o to, aby ludziom w powiatach żyło się normalnie, wygodnie. A o jakie konkretnie interesy powiatu bocheńskiego będzie pan walczyć w tym związku? Będę walczył o interesy wszystkich powiatów, wszystkich 314 powiatów ziemskich i 68 powiatów grodzkich. A dla Bochni, z czym to się będzie, jak to się przekłada na Bochnię? Przede wszystkim przełożenie na te zagadnienia, których ludzie najbardziej oczekują. No ale konkretnie rozpoczęcie i dokończenie i zrobienie w miarę w szybkim czasie łącznika autostrady bocheńskiej z dawną drogą E4. Bo jak wiemy, to się ciągle przeciąga i przeciąga, temat wraca jak bumerang. Jak na razie mogę się pochwalić, może nie sukcesem, bo to za wielkie słowo, drobnym osiągnięciem, że po 3 miesiącach funkcjonowania udało się jednak otrzymać decyzję środowiskową, którą załatwiano przez 8 lat. Myślę, że to jest drobny sukces. No to skoro pan, no to inaczej. Panie starosta, skoro panu udało się osiągnąć to przez 3 miesiące, to gdzie popełniano błędy przez te 8 lat? Myślę, że brakowało woli realizacji tego zadania i dążenia do tego, żeby to zrobić jak najszybciej. Ale to chce pan powiedzieć, że to zwykła ludzka złośliwość blokowała mieszkańcom rozwój infrastruktury autostradowej? Blokadą niekoniecznie jest złośliwość. Blokadą czasem są uwarunkowania intelektualne, brak wiedzy na dany temat, brak No tak, ale sam pan powiedział, pan to załatwił w 3 miesiące, coś, czego się nie udawało przez lata. Tylko, że ten poprzednik pracował w administracji samorządowej lat kilka, a ja w administracji publicznej pracuję lat 40. Czyli pan pająk był niedoświadczony, to chce pan powiedzieć. Był niedoświadczony przez zupełnie z zewnątrz na stanowisku starosty, ale myślę, że determinacji brakło, bo to jednak tych tematów jest zawsze dużo, pieniędzy jak zawsze jest mało publicznych. No standard. Natomiast bez załatwienia pewnych formalnych kwestii nie jest się w stanie zrealizować niczego. Ja może jestem trochę zbyt zurzędniczałym człowiekiem, bo dla mnie procedury określone w przepisach prawa są równie ważne jak sama realizacja, bo wiem, że bez spełnienia tych procedur tych zadań nie da się zrealizować. Bez otrzymania decyzji środowiskowej nie można przystąpić do projektowania na przykład tego łącznika. No ale skoro mamy decyzję, w takim razie już konkretnie, czy możemy podać datę oddania łącznika? O, to byłbym prorokiem. Ale spróbujmy. Na razie wracam do procedury. Jest decyzja i są środki odwoławcze, które przysługują wszystkim stronom postępowania. No zakładając, że nie będzie żadnych odwołań. Tego bym chciał, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że tak będzie. A polska definicja strony w postępowaniu administracyjnym jest tak szeroka jak horyzont. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto może mieć interes prawny. A ja nie wiem, czy nie zjawią się jutro, za 3 dni, organizacje ekologiczne, które powiedzą, że jest to siedlisko motylków, ptaszków, rybek czegoś Znamy tam. Takie przykłady z regionu tarnowskiego. Są takie przypadki, powszechne dosyć w Polsce, i nagle się okaże, że kwestia ważna, istnienia jakiegoś tam gatunku czy pewnej populacji tego gatunku w danym miejscu nie jest ważniejsza od interesów ludzi, którzy żyją w tym środowisku.
bo to czasem doprowadza do absurdu te postępowania. No tak, ale panie starosto, to są oczywiste rzeczy, ale czy to nie brzmi trochę tak, że to pan... To nie są oczywiste, to jest paradoks, polega, wie pan, na tym, że w postępowaniu wydanie pozwolenia na budowę jest rozmawiamy. Nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Panie starosto, czy pan, jak gdyby, mam rozumieć to w ten sposób, że pan od tych procedur i rzeczy, które mogą się zdarzyć, przykrych rzeczy, które mogą spowodować, że coś pójdzie nie tak, pan się od tego myślenia nie oderwie? Odpowiadam na postawione pytanie. Pytał pan o termin. Tak. Każde odwołanie to termin. To termin, a który pytałem, mówi do rozpatrzenia tego. A pytanie kolejne brzmiało, jeżeli nie będzie odwołań, to kiedy? Jeżeli nie będzie odwołań, to chciałbym, żeby do końca tej kadencji tą drogą jechały pojazdy, które przywiozą do powiatu bochańskiego postęp, pozwolą jako jedno z narzędzi stworzyć miejsca pracy. Bo to jest cel, to nie jest cel sam w sobie, wybudowanie czegoś. Chcemy, aby w strefie aktywności gospodarczej bochańskiej, która będzie bezpośrednio przy tym łączniku istnieć, ona już powstaje, już pierwsze zakłady tam, pierwszy ruszył z produkcją, drugi się buduje, wierzę, że będzie ich więcej, bo taka jest rola samorządu. Ludzie dosyć często mylą przy rozwoju gospodarczym, dlaczego samorząd nie załatwia miejsc pracy. Bo to nie od tego jest samorząd. Samorząd ma stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego, ma przygotować teren, teren wyposażony w określone media niezbędne do prowadzenia działalności, tak żeby potencjalny inwestor nie przychodził na łąkę, gdzie jeszcze rosną kwiatki, tylko że przyszedł na przygotowany pod inwestycję teren. Panie starosto, o co chodzi z tym zamieszaniem najpierw z próbą, z decyzją o połączeniu zespołu szkół w Dąbrowicy i w Łapanowie, później z rezygnacją tego przez zarząd powiatu? O co tu chodzi? Ktoś coś czegoś nie zrozumiał? Ktoś coś źle powiedział? Nie. Że powstało zamieszanie, to bardzo dobrze. To znaczy? Bo czytałem raport, jaki dostałem od poprzedników o sieci szkół, placówek ponadgimnazjalnych w powiecie bocheńskim. Tam nie było jednego słowa na temat problemów. Są problemy w oświacie ponadgimnazjalnej. One już się pojawiły, one będą narastać, bo to jest następstwem niżu demograficznego w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Czyli w momencie, kiedy pan przyszedł na fotel starosty bocheńskiego, nie wiedział pan, nie słyszał pan nic o problemach z zespołem szkół w Dąbrowicy? Byłem radnym, tylko nie wiedziałem, że... Tylko nie dostał pan tej informacji od poprzednika, niektóre tak? Decyzje, które nie były upowszechnione, poszły zbyt daleko. Mianowicie starosta bocheński Jacek Pająk zwrócił obiekty, w których mieściła się szkoła, byłem właścicielom. Decyzją wojewody oczywiście to było zwrócone. No nie miał chyba innego wyjścia, taka jest prawda. Tak, tylko o tym trzeba było myśleć, co będzie ze szkołą. To, że zwrócił, to dobrze. Nie, ja nie neguję samej treści tej decyzji, czy merytorycznego znaczenia. Natomiast przecież była świadomość, że mieści tam się szkoła. Była świadomość, że ta szkoła co roku ma mniej uczniów. Ale panie starosto, ale skoro poprzedni starosta jeszcze w 2014 roku wiedział, że taki problem jest, wiedział, że jest problem z właścicielami tego terenu, to pana zdaniem co już wtedy powinien był zrobić? W kontekście tego, że w styczniu mamy decyzję zarządu o połączeniu szkoły w Dąbrowicy i w Łapanowie. Nie prostuję, to nieprawda. Nie było takiej decyzji. W informacji różnej, medialnej również, pojawia się takie stwierdzenie, że była decyzja. Nie było żadnej decyzji. Była rozmowa i debata nad siecią placówek ponadgimnazjalnych w powiecie bocheńskim. Rozmowy te dotyczyły nie tylko zespołu szkół rolniczych w Dąbrowicy, dotyczyły zespołu szkół w Łapanowie, dotyczyły innych placówek w powiecie bocheńskim. Jeżeli w Dąbrowicy, w tej szkole, o którą pan pyta, na dzień dzisiejszy w sumie jest ponad 200 osób uczących się, z tego 108 osób uczących się w formie szkolnej. Mhm. Pozostałe osoby to są kursy przystosowawcze i inne formy pozaszkolne, czy jakaś tam grupa niewielka wieczorowych uzupełniających szkołę średnią, a zatrudnionych tam jest 20 nauczycieli, to w tym samym dworze za czasów, kiedy pan Włodek był właścicielem i miał guwernantkę do dzieci, to statystyka była taka, że na tą guwernantkę przypadało więcej dzieci, które ona uczyła, niż dzisiaj na nauczyciela. Żaden system tego nie wytrzyma.
Powiatowi Bocheńskiemu potrzebna jest szkoła rolnicza. Potrzebny jest ten typ placówek. No tak, ale co w sytuacji, jeżeli umowa na dzierżawę kończy się w sierpniu 2015 roku? Złożyłem wizytę pani profesor Włodek i jej pełnomocnikom w Krakowie. Schylę czoła z szacunkiem przed tą panią, bo ta pani Włodek, pani profesor Włodek jest otwarta na dalsze funkcjonowanie szkoły bez, że tak powiem, roszczeń i oczekiwań majątkowych. Dlatego też było to między innymi jednym z powodów przedłużenia funkcjonowania tej szkoły. Czy ta szkoła będzie w przyszłości istnieć? Będzie, jeżeli będą dzieci. Jeżeli nabór będzie co najmniej do dwóch klas, to tą szkołę... A problemy lokalowe, rozumiem, problemy że chce pan lokalowe... powiedzieć, że wielkim problemem nie są, bo być może uda się albo umowę o dzierżawę przedłużyć, czy jak? Problemy bazowe są zawsze wielkim problemem, bo tego nie da się stworzyć z dnia na dzień. Dlaczego pojawiły się w dyskusji oczywiście w planach, które próbuje się nazwać decyzjami, a takich nie było, padła jedna z tez o połączeniu szkoły w Dąbrowicy ze szkołą w Łapanowie. Szkoła w Łapanowie... Ale zarząd powiatu w tym kierunku nie idzie, ustalmy to. Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy jest stanowisko zarządu, że pozostaje sieć placówek niezmieniona. Natomiast spotkałem się z jednym gronem pedagogicznym, z drugim gronem pedagogicznym, z przedstawicielami rodziców z Dąbrowicy, z panią Włodek, czyli praktycznie z wszystkimi stronami, które są związane z tym problemem. Jeżeli nie będzie dzieci, to nie będzie szkoły. No. A spotkał się pan też z wójtem Drwini, który też zaoferował chęć przyjęcia szkoły? Tak, rozmawiałem z wójtem. No i dlaczego samorząd powiatu nie jest zainteresowany taką ofertą? Bo panie redaktorze, proszę państwa, szkoła to nie jest teczka. W sensie, że nie można jej wziąć pod pachę i nosić? Patrząc geograficznie, z jakich terenów uczą się dzieci w szkole w Dąbrowicy, proszę zwrócić uwagę, popatrzcie na mapę powiatu bocheńskiego. Z Dąbrowicy do Drwini to jest 40 kilometrów. Tam nie ma zaplecza mieszkalnego. Jest to, cieszę się, że pan wójt wyszedł z taką propozycją, pan wójt Jan Pająk, bo to świadczy o tym, że interesują go problemy nie tylko własnej gminy i chwała mu za to. Natomiast on też chce rozwiązać własne problemy. Ma kilka pustych obiektów po szkołach podstawowych, które zlikwidował z tych samych przyczyn, o których mówiłem przed chwileczką. Czy chce pan powiedzieć, że propozycja wójta Pająka nie była taka do końca bezinteresowna? No chciałbym rozwiązać swoje problemy. Przy okazji. Przy okazji, nie. I trudno mu nawet stawiać zarzut z tego powodu, bo gdybym był wójtem, to prawdopodobnie też bym szedł w tym kierunku, żeby koszula zawsze bliższa ciało niż sukmana. Panie starosto, kiedy zostanie otwarta sieć telefonów komórkowych, pytają mieszkańcy Rajbrotu? Odpowiem... Takie pytanie przyszło do naszej redakcji. Mam nadzieję, że w najbliższych 2 tygodniach. Naprawdę? Tak. I wracamy do procedury. wydał postanowienie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Myślałem, że chce pan powiedzieć, że samorząd nie jest od stacji nadawczych dla sieci komórkowych. I to dotknął pan sedna sprawy. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że zadaniami powiatu są te zadania, które zostały przypisane powiatowi w drodze ustawy. Znając dosyć dobrze ustawę o telekomunikacji, tam nie ma słowa o powiecie. No tak, ale ktoś może powiedzieć, że pan teraz trochę taką ironią jedzie, bo przecież ten problem na pewno jest problemem dla tych mieszkańców. Nie jadę ironią, tylko powiedziałem, że zrobiłem wszystko wraz bardzo mocno zaangażowanym w sprawę radnym powiatu bocheńskiego, właśnie z Rajbrotu, z panem Józefem Radziętą, żeby tą sprawę jak najszybciej... Czyli te 2 tygodnie, załatwić. Które pan powiedział na początku, to na serio, czy to był żart? Nie, to jest na serio, bo to są procedury, to od czego zaczęliśmy rozmowę. Są określone procedury, których się nie da przeskoczyć. Nie można wydać przed uprawomocnieniem się decyzji o użytkowaniu. O zgodzie na użytkowanie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński. Dziękuję bardzo. Polecam się na przyszłość do rozmowy o samorządzie w sensie szerszym niż tylko jeden problem. Bo problemów takich szerokich rozumiem. To następnym razem, panie starosto. Dziękuję bardzo.